Już w najbliższą niedzielę, 13 października, odbędą się wybory parlamentarne, podczas których wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza trwa w najlepsze. O tym, kto wygra, dowiemy się wkrótce. My zapytaliśmy Brzozowian, który kandydat zdobędzie ich poparcie i jakie preferencje polityczne wzięły górę. Kogo pan zagłosuje? Na tych, co dobrze dają. Na PiS. Co sądzi pan o kandydaturze Piotra Uruskiego? Tego nie wie pan, ja go tak nie znam dobrze. Bo z PiSu to dobry. No, jak ja kandyduję w tej partii, to oni z tej partii to są dobrzy ludzie, którzy ale wy wiedzą, co mówią PiSu, i wiedzą, co realizują. Ma pani swojego kandydata? No, kandydata się nie zastanawiałam, ale jestem za PiSem. Ma pani swojego kandydata? Mam! A zdradzi nam pani, na kogo zagłosować? Nie, nie. Tak, myślę, że na PiS. Brzozów potrzebuje odnowy, potrzebuje renowacji w całości, ponieważ jest zapaść w Brzozowie i chwilami pustynia i musi się tu zmienić. Ale jeszcze nie wiadomo, czy pójdziemy jeszcze. No zobaczymy. Obywatelskie obowiązek trzeba spełniać. No niby tak, ale jeszcze nie ma pewności, na kogo głosować. Pan Urski z PiSu? Urski. Tak. Czy to dobry kandydat? Co? No, no wie pani, no co można powiedzieć? Działają mi i dobrze jest, nie? Na kogo zagłosuje? Ja na PiS. Stary na PiS. Kogo pan zagłosuje? Proszę panią, to jest moja osobista. Nie zdradzi nam pan no kandydata? Mam. A zdradzi nam pani? A może tak zostawię dla siebie. Pana posła Piotra Uruskiego. Co pan sądzi o kandydaturze? No, że bardzo dobry jest człowiek i w ogóle, no tak obserwuję nieraz, jak tam, nie wiem, tam te jego po prostu mowy, to wszystko, no tak mi naprawdę, no jest bardzo takim człowiekiem, który no naprawdę zasługuje na to, żeby go wybrać. Niezależnie od przekonań politycznych zachęcamy wszystkich do udziału w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7 do 21.